wieczór, witamy Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Przed nami kolejna odsłona magazynu Pitbike Gniezno KXD SG Live. Dziś będziemy, drodzy Państwo, rozmawiać o speedrowerze, będziemy rozmawiać o Asseco Orle Gniezno, a moimi Państwa gośćmi są w tym dniu, tego wieczoru, prezes Orła Gniezno Paweł Woźny. Witam Ciebie, Pawle. Dobry wieczór. I jest z nami również Dawid Zachmyc, który do tej pory był jedynie zawodnikiem Orła, a teraz jest też trenerem Akademii Speedrowera Orzełki. Witam Ciebie, Dawidzie. Dobry wieczór. No, cieszę się, że panowie, że możemy porozmawiać, tym bardziej cieszę się, bo sezon zbliża się wielkimi krokami, ale nim przejdziemy do tych wątków bezpośrednio dotyczących sezonu, no to muszę zapytać o to zgrupowanie, które dopiero co niedawno zakończyliście. Dawid, może ty na początek nam powiesz, jak tam to zgrupowanie się tobie podobało, jak to wszystko przebiegło, czy jesteś usatysfakcjonowany, czy może jednak masz jakieś uwagi co do organizacji tego zgrupowania? No tak, zgrupowanie odbyło się w Kołobrzegu finalnie, a wcześniej mieliśmy jechać w góry. No co prawda pogoda nam pokrzyżowała plany, ale mimo wszystko wsiedliśmy na rowery, wiele kilometrów pokonaliśmy, więc niezłe przetarcie przed sezonem, niektórzy pierwsze jazdy na rowerze, także jak najbardziej tutaj wiosenna aura nam pomogła w tym, że wsiedliśmy na te rowery. Oprócz tego trenowaliśmy na siłowni oraz regeneracyjnie basen oraz sauna. Czyli generalnie troszeczkę tego było, prezesie. Tobie gdzieś tam Ci podobało, wszystkie cele, założenia udało się zrealizować związane właśnie z tym obozem? Tak, uważam, że tak, bo tak jak Dawid wspomniał, mieliśmy zaplanowany Karpacz, ale dwa tygodnie przed obozem z Marcinem Pukiem sobie tak obserwowaliśmy pogodę, jaka miała być i faktycznie pokazywała pogodę taką wiosenną. 8-10 stopni i stwierdziliśmy, że jednak jedziemy do Kołobrzegu. Tutaj pierwszy raz podziękuję, ale myślę, że nie ostatni przy dzisiejszej okazji. Właśnie Auto Sanok był tutaj współorganizatorem tego wyjazdu. Bardzo serdecznie tutaj dziękujemy za udostępnienie nam apartamentu właśnie w Kołobrzegu. No i co, no wyjazd uważam jak najbardziej udany, tak jak Dawid wspomniał. Wsiedliśmy na rowery. Kupę kilometrów zrobione przez te 3-4 dni, więc uważam, że jak najbardziej wyjazd trafiony. Wiadomo, że jeżeli chodzi o góry, to nie każdy jeździ na nartach, nie każdy lubi, także wiem, jak to było w zeszłym roku, część szła na narty, część gdzieś tam za nami czekała, a tutaj jednak faktycznie wszyscy chłopacy, jak się zebrali rano, to wróciliśmy po południu, także i tyłki, i nogi bolały, to mogę powiedzieć, bo sam też w tych jazdach uczestniczyłem. No i okazało się, że tutaj wszyscy na rowerach potrafią jeździć, no bo tam mówiłeś, że na nartach niekoniecznie, a tutaj okazało się, że no na rowerach wszyscy, także dobra, cenna wiedza, tym bardziej, że sezon się zbliża. No właśnie, ale nie wszyscy uczestniczyli w tym zgrupowaniu. Dlaczego pojechaliście w niekompletnym zestawieniu? A to tak akurat wypadło, no wiadomo, no jest na stylu, że zawsze komuś coś nie będzie pasowało, to jakieś sprawy rodzinne, to choroby, to kontuzje i tak to też w sumie było. No, 2 czy 3 dni przed wyjazdem dostałem informację od Piotra Kupczyka, który już był spakowany, że niestety ma od kilku dni gorączkę i co ma robić. I tak myśleliśmy, czy ma jechać, czy nie, ale ze względu na to, że jest pandemia i pokoje były też kilkuosobowe, no to że tak powiem, powiedziałem Piotrowi, że ma naprawdę się nad tym zastanowić, bo bez sensu, żeby dosyć, że sam jest zarażony, to żeby innych nie zarażać. Także no Piotr tutaj wyskoczył nam, jeżeli chodzi o chorobę. No brakowało nam Łukasza Łanieckiego, który wraca po kontuzji, miał tutaj rehabilitację, z tego co wiem, Michałowi Nowakowi urodziło się drugie dziecko, także tutaj też bardziej opieka ojcowska i pomoc żonie. No i tak naprawdę pojechaliśmy w tylu, ile mogliśmy, chociaż tak uważam, że frekwencja jak na tyle osób była dość fajna i to, co gdzieś tam było zaplanowane przed wyjazdem, to wszystko się stało. Potrenowaliśmy, pospacerowaliśmy, tak jak Dawid powiedział, była i regeneracja, była i integracja, także taki wyjazd jak najbardziej potrzebny. Tym bardziej dla nowych zawodników. No mówię, Piotrowi tutaj się nie udało, ale uważam, że Szymon Rząd jak najbardziej tutaj wkupił się w nasze towarzystwo i to bardzo dobrze wygląda, patrząc przyszłościowo.
No tak, mówimy o zgrupowaniu, ale przygotowania do sezonu to no nie tylko zgrupowanie. Pewnie trenujecie też w inny sposób. Dawidzie, opowiedz nam troszeczkę, jak to wygląda na tym obecnym etapie. Generalnie zawodnicy przygotowują się aktualnie na siłowni. Tam często trener Marcin Puk prowadzi. No, jest to trening siłowy, wytrzymałościowy. Oprócz tego też każdy z zawodników trenuje na własną rękę. Ja na przykład mogę powiedzieć, że na co dzień i wykonuję brazylijskie jiu-jitsu oraz trening siłowy. Także można powiedzieć, że oprócz speedrowera jeszcze uprawiam dwa różne sporty i gdzieś mi to pomaga, pokrótce mówiąc, że po prostu kiedy przychodzi wiosna, wsiadam na rower i wiem, że jestem przygotowany. No, czyli tutaj fajnie, że to wszystko gdzieś udaje się łączyć, no i na pewno dzięki temu, że gdzieś te inne sporty są, no to na pewno nie musimy się obawiać o tę Twoją kondycję. Miejmy nadzieję, że to wszystko będzie funkcjonować w trakcie sezonu jak najlepiej, no i miejmy nadzieję, że też ten tor Wam będzie sprzyjać, chociaż jeszcze nie przebudowany, no bo wiemy, jak to wszystko wygląda na obecnym etapie. Spoglądamy właśnie, jak to na obecnym etapie wygląda. No i no chyba dość przyczepnie jest, tak z tych zdjęć wynika. Pawle, może powiesz nam troszeczkę więcej na temat tych prac, bo z tego, co wiem, jest to świeży temat. No i pytanie, kiedy wobec tego na ten tor zamierzacie wyjechać? Te zdjęcia, które teraz Mateusz przedstawiasz, to są zdjęcia aktualne, to są zdjęcia sprzed kilku godzin. Akurat dzisiaj mieliśmy możliwość wjechania na tor i troszeczkę cięższym sprzętem i troszeczkę naszą siłową pracą, bo tutaj z chłopakami ich chwyciliśmy za grabki i tutaj brony poszły w ruch. Właśnie dzisiaj firma, która zarządza przebudową całego Centrum Sportu przy ulicy Parkowej, pozwoliła nam wejść na nasz tor i właśnie dzisiaj zaczęły się te prace. Z tego, co wiem, Marcin Puk planuje tutaj pierwszy trening na najbliższą niedzielę, także powiem szczerze, że myślałem, że tor będzie wyglądał gorzej po tej zimowej przerwie, ale naprawdę jest dobrze. Może być takim naszym przeciwnikiem ten przymrozek w nocy, ale uważam, że to na tyle, ile tam dzisiaj mogliśmy otworzyć ten tor, to otworzyliśmy. Jutro zrobimy poprawkę i w sobotę jeszcze raz go przeciągniemy i ubijemy i myślę, że na ten pierwszy trening zawodnicy będą mogli spokojnie sobie do Gniezna przyjechać i potrenować. On wydaje się być przyczepny, ale naprawdę, naprawdę jest bardzo dobrze. To, co było w zeszłym roku po przerwie zimowej, a to, co jest teraz, to naprawdę nie ma porównania. To wszystko teraz jest na plus, także uważam, że ten trening niedzielny, jeżeli tutaj nam warunki atmosferyczne nie popsują, to ten niedzielny trening na pewno się odbędzie i w końcu wyjedziemy na ten tor. No to trzymamy kciuki, żeby wszystko się ułożyło właściwie. A Ty, Dawidzie, powiedz nam, czy już zamierzasz uczestniczyć w tych pierwszych zajęciach, czy gdzieś już się palisz do tego wyjazdu na tor po tej no dość długiej przerwie? No nie ma co ukrywać, że został nam miesiąc do startu ligi i to już jest czas najwyższy, żeby wsiąść na rower, tak? 4 tygodnie takiej aklimatyzacji na tym rowerze. No można powiedzieć, że te pierwsze kilometry na rowerze górskim za nami, ale no musimy przejść do tej specyfiki speed rowera i poczuć ten tor na nowo, jak on się zmienił po zimie. Co prawda jednak bez zmian, tak? Jeszcze startujemy na starym torze, ale mimo wszystko po półrocznej przerwie na pewno pierwsze kółka będą ciężkie i będzie trzeba się do tego przyzwyczaić. No tak, pewnie będzie trzeba troszeczkę sprawić, żeby te kości odrdzewiały, jak to się mówi w tym żargonie sportowym. Zawsze żużlowcy powtarzają, że te pierwsze jazdy to są takie, żeby troszeczkę tej rdzy z kości po zimie zrzucić. Także no miejmy nadzieję, że to wszystko się rzeczywiście dobrze ułoży. A Pawle, opowiedz nam, no właśnie, dlaczego ten tor pozostaje jeszcze taki, jaki był? No bo już zapowiadaliśmy, że to ostatni mecz wtedy ze Śląskiem był na tym starym torze, ale okazuje się, że no nie do końca, no bo jeszcze będziecie na tym starym torze jechać. No i właśnie, czego należy się spodziewać? Kiedy on zostanie nareszcie przebudowany? To znaczy już wiemy na 100%, że prace powinny zakończyć się zgodnie z planem, czyli 22 lipca ten nowy tor powinien zostać oddany do użytku. Takie oficjalne pismo poszło z Urzędu Miasta Gniezna do Polskiej Federacji Klubów Speedrowerowych, także z końcem miesiąca maja tego roku kończymy jazdy na tym starym torze.
i niestety będziemy borykać się w tym sezonie, uważam, że to będzie ciężki sezon dla nas, bo będziemy borykać się z tym, że nie będziemy mogli niestety w okresie czerwca i lipca trenować u siebie, także będziemy tutaj musieli pomyśleć o jakichś treningach na wyjeździe, ale mam nadzieję, że uda mi się z kilkoma prezesami tutaj dogadać i wpuszczą nas na swoje obiekty. Ale wracając do tematu, ten tor miał być zrobiony w zeszłym roku, nie wyszło, oczywiście trzeba powiedzieć, że sprawy budżetowe, sprawy urzędów miasta, no to nie są takie rzeczy, które, że tak powiem, od tak się załatwia. No plany są takie, za chwilę dowiadujemy się, że plany są ciutkę inne, ale już mamy zapewnienie, że ten tor będzie nowy, będzie wydłużony, będzie miał 65,8 metra, czyli proste będą dłuższe, łuki będą bardziej węższe, bardziej szpiczaste, także będzie można tutaj spokojnie sobie wyprzedzać. Ale no, musimy poczekać. No, musimy poczekać i tutaj nic nie zrobimy. Zapewnienie jest, że 22 lipca kończy się przebudowa, także mam nadzieję, chociaż też liczę, że wiadomo, no, jak to jest w budowach, może być jakiś kilkudniowy czy kilkutygodniowy pośpiech. Mam nadzieję, że kilkutygodniowy nie będzie, ale i tak nam wszystko z terminarzem pasuje. Dogadaliśmy się tutaj właśnie z PFKS-em, żebyśmy pierwszą część rundy zasadniczej jechali u siebie, także tutaj wszystko nam pasuje, a uważam, że i kibice z Gniezna również będą zadowoleni, bo co tydzień będą mogli przychodzić na parkową i dopingować swoją drużynę. No tak, to będzie można powiedzieć taki maraton tego speedrowera, no ale dobrze, jakoś trzeba to rozegrać, jakoś trzeba się z tym pogodzić, stanem rzeczy, który mamy. No właśnie, a coś o drużynach, no bo wiemy, że będziemy mieli drużynę seniorów, ale kto jeszcze? Kto jeszcze będzie się ścigał? Czy będziemy mieli młodą CS Superligę, czy może w kategorii żaków też pojedziemy? Jak to będzie w tym sezonie wyglądać z naszej strony? Tak jest, oprócz pierwszej drużyny wystawiamy również drużynę w młodej CS Superlidze, no to chyba nikogo tutaj nie dziwi, jeżeli wygrywamy ligę w zeszłym roku i wygrywamy i chcemy podchodzić do szkolenia dzieci i młodzieży, no to trzeba tych młodych wystawiać do ligi. Oprócz tej młodej również postanowiliśmy tutaj razem z rodzicami, bo takie spotkanie na koniec roku również było, czy zgłaszamy żaków do ligi i rodzice tutaj jednogłośnie stwierdzili, że tak, zgłaszamy. Oczywiście my nie mamy tutaj żadnych, może nie, że celów, bo cele wiadomo, że są, żeby te mecze odjechać przede wszystkim w mocnym składzie, tak tutaj bardziej Dawid się wypowie za chwilę odnośnie szkółki, ale cele są takie, żeby tą ligę oczywiście dokończyć i nie chcemy być tutaj chłopcami do bicia, ale dla nas to jest tutaj priorytetem, jest szkolenie i uważam, że te dzieciaki też pierwszy raz w historii tego klubu tak naprawdę będą zgłoszeni do Ligi Żaków i no i ci młodzi chłopcy będą mogli tutaj sprawdzić się z innymi, a powiem szczerze, że w Polsce tych żaków naprawdę, naprawdę jest trochę utalentowanych. Patrząc tutaj w okolicy Gniezna, to naprawdę Leszno ma kapitalnych żaków, Ostrów to samo. Także uważam, że ta Liga Żaków będzie naprawdę mocna, a mówiąc teraz tutaj jako działacz w Polskiej Federacji Klubów Speedrowerowych, zgłosiło się do Ligi Żaków 8 zespołów, także naprawdę tutaj solidnie możemy liczyć na naszą młodzież. Musieliśmy to niestety podzielić na dwie grupy ze względu na to, że nie było już miejsc w terminarzu, ale i tak uważam, że ta liga będzie bardzo, bardzo silna i w końcu, jeżeli chodzi o Gniezno tutaj, w końcu te nasze dzieciaczki będą mogły się tak naprawdę co tydzień będą mogły co tydzień rywalizować właśnie w zawodach ligowych, bo jednak te turnieje indywidualne to taka troszeczkę bardziej zabawa, a tutaj liga to wiadomo inne emocje, inne ściganie. No tak, to jest właśnie już taka rywalizacja, jak już powiedziałeś. Natomiast o żakach fajnie, że powiedzieliśmy, ale bardziej chciałbym się skupić na drużynie seniorów, no bo tutaj ciekawie się zadziało na rynku transferowym. Są wzmocnienia w poszczególnych ekipach, są też osłabienia analogicznie. Dawidzie, ciebie chciałbym o to zapytać właśnie, jak postrzegasz te ruchy, które gdzieś się wykonały, no i jak oceniasz siłę rywali? Kto w tym sezonie będzie twoim zdaniem najmocniejszą ekipą? No to znaczy, my zaczynamy sezon jako mistrzowie Polski, więc musieliśmy poczynić wszystkie starania, żeby ten skład ponownie stanął do obrony tego mistrzostwa. Naturalnym było, że klub wykona transfery, tak?
Wzmocniliśmy się Szymonem Rządem, młoda krew. Wzmocniliśmy się także Chrisem Teamsem. Zobaczymy, co z tego będzie tak naprawdę. Od dawna nie było w Gnieźnie zawodnika z zagranicy. Oprócz tego mamy Piotra Kupczyka, czyli jak mówimy, sami praktycznie młodzi zawodnicy. Trzeba to naprawdę tutaj mieć na uwadze, że ten nasz trzon, tak? Paweł Kozłowski, Radek Sieracki, Łukasz Kokot czy Łukasz Łaniecki, albo zdarzają się kontuzje, albo jakieś tam inne powody, no i musi kto mieć ich zastąpić, więc myślę, że bardzo dobry ruch, stawianie na coraz młodszych zawodników, żeby z czasem zastąpić już tych nieco wiekowych, bo nie wiadomo, ile tak naprawdę będą jeździć. No a patrząc na inne kluby, myślę, że mamy się czego obawiać, bo naprawdę ten sezon ogórkowy tutaj zaskoczył paroma transferami. Szarża Wrocław również sprowadziła kilku zagranicznych zawodników. No poza tym, tak, straciliśmy Arka Szymańskiego, który poszedł do Torunia i myślę, że no realnie patrząc, te drużyny z innych miast będą próbowały nas po prostu z tego mistrzostwa tutaj w tym sezonie, no będą robić wszystko, żeby z nami wygrać. Jest to naturalne. No tak, nawet jest przecież takie powiedzenie, bij mistrza i to zawsze gdzieś tam... No niestety podchodzimy tak z presją i musimy ją uciągnąć, jeśli chcemy znowu zdobyć mistrzostwo. No tak, to jest duże wyzwanie, zdobyć mistrzostwo, ale później obronić to mistrzostwo, to jest myślę jeszcze większa sprawa, jeszcze trudniejsza sprawa, bo zawsze te drużyny myślę, przyjeżdżając do Gniezna czy podejmując drużynę Orła, no będą mobilizowały się podwójnie, zawsze gdzieś tam na mistrza się te zęby ostrzy. Tutaj a propos Teamsa, myślę też ciekawa sprawa, bo tutaj Dawidzie mówisz, że dawno nie było w Gnieźnie. Ale czy my w ogóle kiedyś mieliśmy obcokrajowca tak swoją drogą? Bo ja tak wtedy się zastanawiałem i tak nikt nie był mi w stanie precyzyjnie odpowiedzieć na to pytanie, ale z tych gdzieś tam spekulacji, z tych gdzieś tam rozmów w kuluarach, to chyba wynika, że my w zasadzie w Gnieźnie nigdy nie mieliśmy obcokrajowca. Pawle, może, no ja wiem, że tutaj ty w tym klubie jesteś dopiero krótko, ale też pewnie gdzieś tam rozmawiałeś, analizowałeś to i chyba no nie było tego obcokrajowca nigdy. No ja też wiem, że nie było. Właśnie tu po rozmowie z Marcinem Pukiem i z Pawłem Kozłowskim, no chłopacy stwierdzili, że nigdy nie było obcokrajowca, także jest to coś nowego, jest to na pewno historyczny moment, więc no zapraszamy kibiców, tak? No bo tu dla kibiców robimy to show i prawda jest taka, i to będę cały czas powtarzał, że żeby nie zwycięstwa w ligowych zawodach, czyli w tej drużynie pierwszej, no nie byłoby dzieciaków, nie byłoby młodej, bo to no niestety ta liga przyciąga, tak? My tu wszyscy mówimy o szkoleniu dzieci i młodzieży, ale nie byłoby szkolenia dzieci i młodzieży, żeby nie pierwszy zespół, który gdzieś tam osiąga fajne rezultaty. Także tutaj jak najbardziej zapraszam kibiców, bo bez ich wsparcia też jest ciężko cokolwiek zrobić, a tutaj sami chłopacy przekonali się, że na tych meczach finałowych jednak ten kibic, jak to się mówi w żargonie piłkarskim, ten 12 zawodnik tutaj naprawdę dużo daje i jadąc u siebie przy pełnych trybunach, pełnym obiekcie, to jest właśnie to coś. A jeżeli chodzi tutaj o Anglika czy o wzmocnienia, no to no musieliśmy coś poczynić, no niestety takie, niestety albo istety, no taka tutaj jest rola też mistrza Polski. No naszym jakimś celem jest wiadomo, no obrona, tak, na spokojnie, my jak zawsze na spokojnie co roku podchodzimy do tego, że tym naszym celem minimum to są playoffy, ale wiadomo, że z tyłu głowy po tak fajnym zeszłym roku, no chodzi nam to, żeby to mistrzostwo obronić, dlatego no te transfery były też spowodowane tym, że tak jak tutaj Dawid powiedział, są kontuzje, są jakieś wyjazdy rodzinne, są komunie, bo to ten sezon za chwilę nam wejdzie w taki etap, gdzie tych imprez rodzinnych też będzie, więc tutaj musimy mieć naprawdę kilkunastuosobową kadrę i tutaj uważam, że każdy jeżeli chce coś osiągnąć w sporcie, to tak też będzie na to patrzył. A ja powiem szczerze, tak tutaj zaskoczę, jak już jesteśmy na żywo, że to nie będzie jedyny Anglik w drużynie Orła, ale to na coś więcej to przyjdzie czas jeszcze później. No to słowo się rzekło, słowo się nagrało, no i jak nie będzie, to będziemy rozliczać, ale no nie, no trzymamy za słowo swoją drogą, że tutaj jakiś kolejny zawodnik jeszcze dołączy. Z niecierpliwością będziemy czekać na
informacje konkretne, no bo myślę, że dla wszystkich niespodzianką, zaskoczeniem był ten pierwszy, no a jak jeszcze teraz drugi, to już w ogóle gdzieś tam ciekawa sprawa, myślę, bardzo niespodziewana, no ale dobrze, jeszcze przejdźmy na razie do tego, co mamy, bo to fajnie, ale jeszcze o Akademii chciałbym słówko powiedzieć, to z Dawidem, no bo tutaj, Dawidzie, przed Tobą nowy etap, można powiedzieć, rola trenera. Jak w ogóle podchodzisz do tego zadania, które Tobie powierzono? No na pewno cieszy krok ze strony klubu, że zostały poczynione starania, że tak naprawdę pierwszy raz w Gnieźnie jest szkółka z prawdziwego zdarzenia. Wcześniej wiadomo, ci zawodnicy przychodzili, zawsze młodzi chłopacy, nie tylko chłopacy w zasadzie, garnęli się do speedrowera, ale nie było to ani usystematyzowane, ani tak naprawdę nie mieli odpowiedniej opieki. No teraz prezes postanowił, że utworzy specjalną jakby sekcję, gdzie właśnie celem będą dzieciaki. Wychowanie ich, wdrażanie do sportu, udostępnianie zawodów i tak dalej, i tak dalej. Łącznie z całą bazą klubową, z czego wiem, klub jest na to gotowy sprzętowo, więc myślę, że jest to doskonały krok. No dobrze, a powiedz, jak to w ogóle ma wszystko przebiegać, jak to ma wyglądać? Czy już wiecie na przykład, ile tych treningów będziecie organizować, jak ta cała akademia ma funkcjonować? Generalnie akademia już funkcjonuje od końcówki listopada. Zaczęliśmy sobie treningi ogólnorozwojowe na hali przy szkole podstawowej numer 5. No tam można powiedzieć od 7 do 14 dzieciaków już regularnie chodziło, więc w zasadzie tak mamy grudzień, styczeń, luty, marzec, praktycznie 4 miesiące się przygotowywali. No i na tej podstawie, biorąc pod uwagę frekwencję i zaangażowanie, będziemy też patrzeć, kto będzie jeździł na zawody. Bo generalnie też wiemy, że przyjdzie sporo dzieciaków od nowego sezonu, no ale będzie trzeba mieć na uwadze, że niektórzy sumiennie ćwiczyli, przyłożyli się, przepracowali tą zimę i na pewno oni będą mogli liczyć na to, że będą mieli po prostu miejsce zagwarantowane w składzie, jeśli wszystko pójdzie ok. Trenowaliśmy w trakcie zimy 3 razy w tygodniu. 2 treningi były dla samej młodzieży i były to elementy ogólnorozwojowe poprzez, można powiedzieć, wytrzymałość, baza tlenowa, elementy gimnastyki, akrobatyki, asekuracja, szybkość. Staraliśmy się, żeby od nas dzieciaki dostały jakby cały pakiet. Nie ukierunkowaliśmy ich na speed rower, tylko po prostu zajęliśmy się ich ogólną sprawnością, żeby mogli oni, kiedy przyjdzie wiosna, wsiąść na rower i nie martwić się o to, czy zabraknie im tlenu, czy zabraknie im sił i tak dalej, i tak dalej. Zwracaliśmy również uwagę na to, żeby przygotować ich do rywalizacji takiej bezpośredniej. Były na to ukierunkowane zadania. Po prostu patrzymy też, może nie pierwszym celem jest wynik, ale żeby te dzieciaki notowały postęp. No dobrze, a odnośnie prezesie prezentacji, bo gdzieś tam kiedyś pojawił się wątek prezentacji, czasu zostało coraz mniej. Czy takie wydarzenie zostanie zorganizowane w tym okresie jeszcze, czy raczej jednak nie należy się tego spodziewać? Kiedyś zganiałem na pandemię. Nie udało nam się zorganizować turnieju 25-lecia istnienia speedrowera. Teraz ta nieszczęsna wojna. Wydaje mi się, i tutaj też po konsultacji z chłopakami na obozie, że to nie jest chyba odpowiedni moment, żebyśmy się gdzieś szczycili czy cieszyli z różnego rodzaju innych powodów, jeżeli tam za naszą granicą toczy się wojna. Także powiem tak, byliśmy na obozie, gdzieś tam nasze skupienie było wiadomo na stricte na obozie, na przygotowaniu, ale każdy uważam, że i tak myśli o tym, co dzieje się na Ukrainie, więc stwierdziliśmy, i to chyba takie już jest ostateczne, że chyba z tej prezentacji w tym roku zrezygnujemy. Jeżeli to wszystko jakoś się ustabilizuje, to na pewno pomyślimy o czymś w sezonie. Oczywiście naszym takim celem, jeżeli miałaby być prezentacja, czy cokolwiek byśmy mieli robić, to naszym celem jest, wiadomo, jakiś cel charytatywny, tak jak zawsze co roku robiliśmy, czy to przy prezentacji, czy w sezonie zbieraliśmy jakieś środki
na tutaj dzieci potrzebujące z Gniezna i okolic, także na pewno byśmy chcieli zorganizować też, czy to jakikolwiek mecz, czy przez cały sezon akcję charytatywną, ale mówię, no nie wydaje mi się to rozsądną sytuacją, żeby robić w tym etapie, jaki się teraz dzieje tutaj w Europie i za naszą granicą, jakąś huczną prezentację, także uważam, że na pewno przygotujemy coś, jeżeli chodzi o naszego fanpage'a, ale chyba prezentacji, tak mi się wydaje, że w tym roku z tego zrezygnujemy. Wróćmy jeszcze zatem na moment do Akademii. Tutaj Dawid, chciałbym Ciebie jeszcze dopytać, czy nie obawiasz się, że troszeczkę tych obowiązków może będzie za dużo, no bo tutaj mówisz, że inne sporty są, jeszcze jeżdżenie, kwestia trenera. Myślisz, że jakoś dasz radę to wszystko pogodzić w trakcie sezonu? Tak, myślę, że tak. No, przede wszystkim priorytetem jest dla mnie Akademia. Co prawda jeżdżę, tak, trenuję wszystko, ale no jednak te obowiązki sprawowania opieki nad dzieciakami jest na pewno ważniejsze i trzeba przyłożyć więcej uwagi, względy bezpieczeństwa również. A poza tym myślę, no już kilka ładnych lat jestem w sporcie, więc jakby nawykowo to przychodzi, tak? O inne rzeczy już powiedzmy mniej się martwię, przychodzą tak po prostu, no ale będzie trzeba przede wszystkim zwrócić uwagę na tą akademię, żeby ona szła do przodu oraz żeby te dzieciaki się rozwijały, żeby przede wszystkim miały dobrze zapewnione warunki. Podejrzewam, że właśnie te dzieciaki gdzieś tam będą Ciebie podglądać, jak będziesz jechał na przykład w meczu, no i gdzieś tam muszą się na kimś wzorować, na kim jak nie na trenerze, prawda? To gdzieś tam będzie trzeba się też fajnie pokazać. No to prawda, to prawda. To motywuje tylko do zdobywania lepszych wyników. No to miejmy nadzieję, że tych dobrych wyników, dobrych występów w Twoim wykonaniu w tym sezonie będzie no jak najwięcej. No dobrze, to mamy odhaczone. Jeszcze chciałbym przejść do tematu Arkadiusza Szymańskiego, bo tutaj o tym temacie gdzieś tam, no może nie było bardzo głośno, ale gdzieś wszyscy czekali na tą ostateczną decyzję dość długo. W końcu ona zapadła. Arek przenosi się do TSŻ-u Toruń. No i chciałbym tutaj zwrócić uwagę, a w zasadzie poprosić Ciebie, Pawle, o komentarz, no bo tak ostatnio czytałem wywiad, który ukazał się na stronie internetowej TSŻ-u Toruń. No i tutaj Arek mówi, że czynnikiem decydującym był brak porozumienia z Pawłem Woźnym oraz zupełnie dwie różne wizje rozwoju speedrowera. Jakie zatem to wizje rozwoju speedrowera mieliście aż tak odrębne? Nie chciałem wracać do tego tematu, bo uważam, że jeżeli Arek podjął już taką decyzję, to no to podjął i tyle, i ja to rozumiem i szanuję. No przykre jest to, jak czytam, że mieliśmy inne wizje, albo rozwój speedrowera, Arek miał inny i ja miałem inny, bo tak naprawdę no nie mieliśmy nawet okazji, żeby porozmawiać, tak? Zorganizowałem dwa spotkania, na które Arek nie przyszedł. To spotkania były również z zawodnikami właśnie na temat nowego sezonu. Arek się na tych spotkaniach nie pojawił. Jak dostałem informację od Arka, że jednak postanawia opuścić Orła Gniezno, również zaproponowałem mu spotkanie. No, powiedział, że nie chce się spotykać, żeby sobie już nie mącić w głowie, także no, temat po prostu odpuściłem. Szanuję tą jego decyzję. No, jest dorosłą osobą, także no wybrał inny klub i tutaj trzeba mu również dopingować, jest to chłopak z Gniezna, tylko mówię, no przykre jest to, jak czytam, że to te nasze wizje jakieś były totalnie inne, bo niestety no nie mogliśmy na ten temat solidnie porozmawiać. No ale cóż, no Arka nie ma, skupiamy się na nowym sezonie bez Arka. Mam nadzieję, że tak jak mi napisał, że to ten rozbrat jest tylko roczny. Mam nadzieję, że po roku gdzieś przerwy od Orła postanowi tutaj wrócić. No prawda jest taka, że to jest chłopak z Gniezna, tak? Jeżeli Arek by w Gnieźnie został, no to uważam, że tutaj nie byłoby tematu jakichkolwiek Anglików, bo oni tak naprawdę, źle to zabrzmi, byliby niepotrzebni, ale po co ściągać kogoś ze świata i jeszcze robić mu nadzieję, jak on tak naprawdę by nie jeździł, bo moim celem zawsze było to, żeby tutaj jeździli gnieźnianie. No ale stało się jak się stało, straciliśmy tak naprawdę lidera drużyny. Oczywiście no my się nie załamujemy, to jest w sporcie normalne. Dzisiaj się jeździ tutaj, jutro jeździsz gdzieś indziej, ale,
ale troszeczkę to za długo trwało ogólnie. To jest taka moje przemyślenie. Arek uważam, że wiedział bardzo dobrze wcześniej, że odejdzie z tego klubu, także dlatego ja też troszeczkę naciskałem, żeby się zdecydował. Cały czas no, mówił, że jeszcze myśli, no i w końcu podjął tą decyzję i uważam, że mówię, troszeczkę to było za długo, bo to wpływało naprawdę źle i na cały zespół i na mnie. Ja już tyle stresu, co przechodziłem, bo tak naprawdę człowiek nie wiedział, co robić, jakie ruchy zrobić, żeby ta drużyna gdzieś była fajnie skonstruowana na przyszły rok. Ale no tematu Arka nie ma. Ja osobiście życzę mu wszystkiego dobrego. Trafił do dobrego, mocnego zespołu. Uważam, że bardzo wzmocnił TSZ. Więc tak jak do tej pory mecze z Toruniem były ciekawe, tak uważam, że w tym roku będą jeszcze bardziej ciekawe. No i tak naprawdę wygra lepszy. I tutaj znajomość tego starego, naszego nowego, starego toru Arka na pewno przyda się chłopakom z Torunia, na pewno będzie mógł coś podpowiedzieć, jeżeli przyjedzie do nas tutaj na mecz i tutaj z tego na pewno Toruń będzie mógł skorzystać. Jednym słowem, te mecze z TSŻ-em Toruń będą miały taki dodatkowy smaczek w tym sezonie 2022, no i na pewno chętnie wszyscy będziemy je obserwować, ale jeszcze wracając do tego wywiadu Arka dla strony oficjalnej TSŻ-u Toruń, to tam jeszcze był taki wątek tej rocznej przerwy od Orła Gniezno, to sobie też rzućmy na to okiem, jak już tak kompleksowo o tym temacie również rozmawiamy. Tutaj Arek powiedział, że w rozmowie z prezesem Pawłem Woźnym użyłem zwrotu: roczna przerwa od Orła dobrze wpłynie na mnie oraz na rozwój klubu, jednak nikomu nie obiecałem swojego powrotu do Orła. Wydaje mi się, że mogła nastąpić delikatna nadinterpretacja moich słów, a jest to odniesienie do informacji, która de facto pojawiła się na naszym portalu o tym, że Arek opuszcza Orła tylko na rok. No i co jeszcze na ten temat, Pawle, byśmy powiedzieli? No kurczę, nie chcę wyciągać żadnych tutaj, może nie brudów, ale tego, co Arek pisał, bo powiem szczerze, jakbym gdzieś pokazał to, co Arek pisał, to totalnie nie jest to spójne z tym, co teraz mówi, no. Ale to mówię, no to jest temat bardzo, bardzo grząski, no bo to wiadomo, że zawodnik z danego klubu odchodzący gdziekolwiek indziej, to jest coś bolesne dla klubu i tutaj nie mówię, że nie, bo oczywiście chciałbym, żeby Arek tutaj został, chciałbym, żeby tutaj jeździł, ale no tak się nie stało, no życie, no Arek wybrał inną drogę i tyle. I tutaj powinniśmy to zaakceptować jako klub. No ja wiem i wiem, co mi napisał. No napisał mi, że zaznacza, że to jest roczna przerwa. No nie wiem, jak to inaczej można zinterpretować. No ja interpretuję to tak, że to jest roczna przerwa i za rok podchodzimy do tematu na nowo, ale no jeżeli Arek twierdzi, że inaczej to zinterpretowałem, no to już by trzeba było zapytać się Arka. Ja wiem, jaką wiadomość od niego dostałem i dlatego na podstawie tej wiadomości też również udzielałem wywiadów i mówiłem, jak to było, więc no trzymam się tego, co Arek mi napisał, a jakie interpretacje, no to już każdy powinien wiedzieć, tym bardziej Arek powinien wiedzieć, co pisał do mnie, tak? I no mówię, ja nie mam żadnych pretensji do Arka, bo no Arek jest sportowcem, powinien wiedzieć, gdzie jest jego miejsce, gdzie będzie się czuł dobrze, tylko mówię, ta sytuacja cała za długo to wszystko trwało. To trzeba było rozwiązać w kilku dniach, kilkunastu dniach, tak jak było mówione, jak Arkowi proponowałem, żeby do końca roku się zadeklarował, cały czas przyciągał. Myśleliśmy z Marcinem, że jednak pozostanie, no wybrał inną drogę i trudno. No, musimy niestety to zaakceptować i mówię, ja się na niego nie gniewam, życzę jak najlepiej. Tak jak powtarzam, jest to chłopak z Gniezna, jest to chłopak stąd. Mam nadzieję, że doczekam jeszcze jego powrotu tutaj do Gniezna, więc no tyle, taki jest mój komentarz. Panowie, powolutku będziemy kończyć, ale zanim zakończymy tę rozmowę, no to jeszcze raz chciałbym usłyszeć o celach, o ambicjach Orła Gniezno na sezon 2022, a w Twojej perspektywie, Dawidzie, również o Twoich celach indywidualnych, bo może jakieś takie apetyty indywidualne również na ten sezon 2022 masz. No właśnie, jak to wygląda z Twojej strony? No ja nie ukrywam, że głównie skupiam się na lidze. Wróciłem po kilkuletniej przerwie głównie dla drużyny.
jakby ta forma rywalizacji podoba mi się najbardziej i będę głównie starał się być obecny na wszystkich meczach, jeśli dam radę i wspierać drużynę. Jeśli chodzi o występy indywidualne, przyznam szczerze, że no gdzieś jakby już powoli wygasła taka pasja do ścigania indywidualnego i tak naprawdę kiedyś już to tam dawno przeżyłem i głównie wiem, że największą satysfakcję sprawia mi liga, jazda drużynowa. Jest to jakby uważam w zasadzie najfajniejsza forma rywalizacji, do tego dochodzi aspekt międzymiastowy i ta walka o mistrzostwo Polski. Gdzieś poza tym jest jazda parami i tak dalej. Jest to nie tylko emocjonujące dla nas, ale również dla kibica, bo myślę, że dla drużyny przychodzi naprawdę sporo kibiców, gdzie niekiedy na zawodach indywidualnych jest ich mniej. I właśnie będziemy starać się robić to dobre widowisko w lidze jako orzeł Gniezno. Ja osobiście się na tym skupiam. Pawle, a jak to z Twojej perspektywy wygląda? Jakie cele, plany, marzenia na sezon 2022 ma prezes Asseco Orła Gniezno? No takim głównym planem i chyba celem to dla wszystkich, to nie tylko moim jest, żeby odjechać ten sezon w pełni, żeby znowu nie było jakichś dziwnych sytuacji, jak mieliśmy w 2020, jak wchodziła pandemia, że jechaliśmy tylko jedną rundę rewanżową, później dziwne playoffy, to wszystko się przedłużało. Także tutaj wszystkim życzę i sobie również, żeby ten sezon był jednolity, żebyśmy go zaczęli właśnie za miesiąc i skończyli bez żadnych przerw w październiku. A co do celów Orła Gniezno, no to tak jak już wcześniej wspomniałem, głównym celem są playoffy. Kolejnym celem, no to wiadomo, jest gdzieś z tyłu głowy obrona tego tytułu mistrzowskiego, ale cały czas tutaj powtarzam, że tutaj żadnej presji, jak tu gdzieś słyszałem, że ja jakąś presję kładę na wynik, to naprawdę totalnie żadnej presji. I to teraz mówię bardzo, bardzo świadomie, tu chłopacy mają się tym sportem bawić, zresztą w zeszłym roku już coraz więcej rodzin chłopaków przychodziło na mecze, dopingowali, także o to nam tu wszystkim chodzi, żeby tych kibiców, tych rodzin, tych znajomych, sąsiadów, wujków, ciotków, dziadków, żeby jak najwięcej przychodziło na nasz obieg i dopingowało chłopaków, no bo to do tego jesteśmy stworzeni, żeby jeździć i zdobywać tutaj punkty i trofea dla Gniezna. A uważam, że te mecze finałowe, i tutaj będę do tego cały czas wracał, mecze finałowe z zeszłego roku pokazały, że Gniezno jednak przypomniało sobie o speedrowerze i fajnie jest się tutaj z nami razem bawić na naszym obiekcie przy ulicy Parkowej, który tak naprawdę będzie teraz piękniejszy i ta cała infrastruktura przy ulicy Parkowej, jak widzieliśmy plany, to naprawdę to, tak jak pan prezydent nazywa, będzie to centrum sportu i to tak z nazwy, jak i z tego, co widzieliśmy na papierze, to naprawdę wygląda to dobrze i miejmy nadzieję, że to szybko będzie oddane do użytku. No tak, bardzo oczywiście mocno trzymamy za to kciuki, niech ta infrastruktura się buduje, niech ta infrastruktura pięknieje, no i niech ta infrastruktura przede wszystkim sprzyja gnieźnieńskim sportowcom, zarówno tym młodszym, jak i starszym. Także trzymamy oczywiście za to mocno kciuki, a dzisiaj myślę możemy już powolutku zakończyć tę pogawędkę. Myślę, że najważniejsze tematy poruszyliśmy. No i teraz będziemy już z niecierpliwością czekać na początek tego sezonu 2022. Miejmy nadzieję, że on nadejdzie już wkrótce, zgodnie z planem, że nic nie przeszkodzi, no i że te rozgrywki rzeczywiście też odbędą się bez przeszkód. Panowie, bardzo serdecznie dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Życzę Wam wszystkiego dobrego, powodzenia, no i do usłyszenia, do zobaczenia już na torze przy ulicy Parkowej. Raz jeszcze serdecznie dziękuję. Dobranoc. Dziękujemy również Państwu. To była kolejna odsłona magazynu Pitbike Gniezno KXD SG Live. Na dzisiaj to już wszystko. Do usłyszenia. Dobranoc.